Raj tak naprawdę jak sezon, zmienny. Zacząłem od wygrania prologu, dzisiaj na pierwszym odcinku popełniłem błąd i nie dohamowałem się do pierwszego zjazdu z drogi. Więc ten odcinek pierwszy był taki na dużej dekoncentracji, bo nie wiedziałem, czy czasami nic nie uszkodziłem. No kolejny odcinek już bardzo dobrze, myślę, że tempo jest dobre, szybkie. Chociaż na drugiej pętli, na drugim odcinku złapałem kapcia, jechałem jakieś 30% odcinka na kapciu, tam straciłem, ale na szczęście te straty nie są duże. Jestem na trzecim miejscu w pucharze, jestem na trzecim miejscu w Peugeocie. Wygrane odcinki, więc o tyle mam satysfakcję, że to tempo jest teraz dużo, dużo lepsze. Dobrze oceniam współpracę. W samochodzie wszystko ok, chociaż sportowo niedosyt, bo przegrałem drugie miejsce w klasie szóstej przez to, że ostatni odcinek pojechaliśmy, chcieliśmy bardzo dobrze, a wyszło, że nie dohamowaliśmy się do jednego zjazdu z drogi, dotknęliśmy szykanę i tak naprawdę z czasu przegraliśmy go 0,3 sekundy. Ale jak będzie doliczona kara za szykanę, to będzie to około ponad 10 sekund, więc tak naprawdę ten rajd jak sezon jest zmienny. Mam nadzieję, że Dolnośląski będzie w końcu szczęśliwym dla mnie rajdem. Radosław Typa, Jacek Ratę, Peugeot 208. Trzecie miejsce w klasie szóstej, proszę Państwa. I to jest także wysokie, bo 12. miejsce w klasyfikacji generalnej